What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life. Wow, that's a great question. I wasn't expecting that question. What is my aspiration in life? Aspiration in life. Well, my aspiration in life would be to be happy. Hej, witam Was w dzisiejszym Szczerze O i dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach odżywiania. I chciałabym to podzielić na takie trzy rzeczy, czyli najpierw będę wyjaśniała ogólnie, na czym polega termin, każde z zaburzeń, te ważniejsze, te większe zaburzenia, czym się objawiają i jakie mają konsekwencje, co jest przede wszystkim najważniejsze. Później będę starała się chociaż trochę odpowiedzieć na Wasze pytania, które mi zadawaliście. I na samym końcu opowiem właśnie o moich zaburzeniach odżywiania i o tym, jak ja sobie z tym radzę, bo nie do końca jestem pewna, czy sobie jeszcze poradziłam, ale jak staram się sobie z tym poradzić. Na samym początku wyjaśnię, czym jest samo zaburzenie odżywiania. Zaburzenia odżywiania są to jednostki chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym. Czyli to, że nie możecie jeść, nie ma żadnego związku z tym, że jesteście chorzy, że coś jest nie tak z waszym żołądkiem, z przełykiem, tylko to wszystko siedzi tak naprawdę w waszej głowie. Zaburzenia odżywiania dzielą się na dwie grupy i są to zaburzenia specyficzne, czyli anoreksja, bulimioreksja, czyli połączenie anoreksji i bulimii oraz bulimia. Są też zaburzenia niespecyficzne, czyli zespół przeżuwania, zespół jedzenia nocnego, jedzenie kompulsywne, napady objadania się i anarchia żywieniowa. I tutaj warto też dodać, że chorzy na zaburzenia odżywiania często cierpią również na depresję, dokonują innych działań autodestrukcyjnych, np. samookaleczanie się lub uzależnieni są od innych środków, alkoholu, narkotyki, czy też czynności seks. Dzieje się tak, ponieważ zaburzenia odżywiania to objawy tego, co chora osoba przeżywa. Ból, stres, strach, samotność, niska samoocena. Mechanizmy choroby często są niezrozumiałe dla samego chorego, a jego zachowania, np. objadanie się i wywoływanie wymiotów, to najczęściej działania kompulsywne. Zaburzenia odżywiania wymagają specjalistycznego leczenia, psycholog, psychiatra, czasem dietetyk. Nieleczone mogą doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet do śmierci. Anoreksja to inaczej jadłostrem psychiczny, zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez chorą osobę. Obraz własnego ciała jest zaburzony. Występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Największe zagrożenie zachorowaniem dotyczy wieku między 14 a 18 lat. Dlaczego chciałam porozmawiać o anoreksji? Bo anoreksja jest najbardziej powszechną chyba chorobą zaburzeń odżywiania, która później może się ewentualnie przerodzić w bulimię, ale zawsze zaczyna się od anoreksji. Musi wystąpić jakiś czynnik, który spowoduje to, że my uznamy, że jesteśmy źli i nie podobamy się sobie i później występuje coś takiego, że mamy zaburzony obraz siebie i nie widzimy siebie dokładnie tak, jak jacy jesteśmy, tylko widzimy na przykład, jakbym widziała teraz siebie i widziałabym siebie jeszcze taką większą. Na tym właśnie polega zaburzony obraz własnego siebie. Będąc w szpitalach psychiatrycznych, bardzo często spotykałam się z ludźmi, którzy właśnie mieli anoreksję, bądź też bulimię. To było straszne dla mnie bardzo, kiedy widziałam, że wiecie, są strasznie wychudzeni. Oni byli tak chudzi, że można było im policzyć wszystkie kości po prostu było im widać. Mieli wychudzoną twarz i wiecie, to nie jest tylko tak, że jest się chudym, to są też tak zmiany wielkie w organizmie. Wszystko po prostu tak jakby zaczyna się psuć, bo nie dostarczamy organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Anoreksja jest też bardzo ciężka do pokonania, ponieważ skoro widzimy zaburzony obraz siebie, to ciężko jest po prostu uwierzyć, że ktoś mówi nam, że wyglądamy tak chudo, kiedy my widzimy, że wyglądamy ewidentnie inaczej. I jest taka metoda, nawet rozmawiałam kiedyś z moją psycholog, że żeby pokazać osobie, która jest chora na anoreksję, trzeba zrobić jej zdjęcie i pokazać jej to zdjęcie, bo wtedy ona będzie widziała siebie, nie będzie mogła tego zmienić, bo nie widzi siebie na żywo, tylko widzi siebie na zdjęciu. I to jest zawsze ten moment, kiedy osoba sobie uświadamia, jak naprawdę wygląda. Powszechnie
w anoreksji występują niska samoocena, poczucie beznadziejności i brak wiary w siebie, niezadowolenie z własnej figury, zaburzenia postrzegania obrazu własnego ciała, lęk przed dorosłością i dojrzewaniem. To jest też jeden z wielu właśnie przyczyn, dlaczego ludzie popadają w anoreksję. Oprócz tego, że ktoś na nich wpłynął w taki sposób, na przykład media, prasa, wiecie, teraz są różne kanony mody, ale przede wszystkim pielęgnuje się to, żeby ludzie byli chudzi, szczupli, wysportowani i piękni. I to się nazywa pięknem. To nie jest prawda. Piękno jest tak naprawdę w każdym z nas i trzeba po prostu to pokazywać. Oczywiście trzeba o siebie dbać, ale nie trzeba po prostu ćwiczyć cały czas, przestawać jeść i katować się, żeby być szczęśliwym. Żeby być szczęśliwym, trzeba samego siebie zaakceptować i to jest jedna z ważniejszych rzeczy. A jeśli chodzi o ten lęk przed dorosłością, to właśnie tak jak sama mówiłam, byłam w szpitalu i tam były malutkie dziewczynki, które właśnie miały tą anoreksję. Anoreksja bierze się też z tego powodu, że niektórzy boją się dorastać albo nie chcą dorastać i kiedy przestają jeść, zatrzymuje się ich metabolizm i wszystko powoli zwalnia. I wtedy takiej dziewczynce jest bardzo trudno stać się kobietą, więc ona zostaje tak jakby uwięziona cały czas w ciele dziewczynki. I to też jest bardzo złe, bo uważam, że każdy powinien dorosnąć i każdy dorasta też w innym czasie, ale nie wolno tego powstrzymywać nie jedząc albo ćwicząc tak, że po prostu nasze ciało przybiera postać szkieletu, a nie normalnego ciała człowieka. Zmiany fizyczne i psychiczne u osób chorych na anoreksję. Wyniszczenie, bradykardia, niskie ciśnienie krwi, wzdęcia, zaparcia, obrzęki dłoni i stóp, sucha łuszcząca się skóra, meszek na twarzy i ciele, znaczna utrata włosów, zimne dłonie, nadmierne pocenie się stóp, niedokrwistość, anemia, brak miesiączki lub bardzo wydłużone kresy między menstruacjami, drażliwość, dezorientacja, zakłopotanie, nastroje depresyjne, poczucie beznadziejności, niska samoocena, izolowanie się od otoczenia, bezsenność, zachowania obsesyjno-kompulsywne, zwłaszcza w odniesieniu do jedzenia, krótki oddech, częste bóle głowy, zawroty głowy, omdlenia, podkrążone oczy, bladość skóry. Wiem, że na pewno będzie wielu ludzi, którzy uznają, że co z tego wszystkiego, skoro będę piękny i chudy. Może i dla ciebie będziesz piękny na zewnątrz, ale w środku będziesz zepsuty. W środku twoja psychika, twoje całe ciało, twoje organy będą zepsute, więc nie wiem, co mam mieć na celu chudnięcie do takiego stopnia, gdzie nie jesteś nawet w stanie wstać z łóżka i cieszyć się chociażby głupim dniem, tylko po prostu leżysz i nie masz siły podnieść ręki, nie masz siły się ruszyć, a jeżeli wstajesz, to możesz też zemdleć i może być jeszcze gorzej. Jest mi strasznie przykro dla ludzi, którzy na to chorują. Nie zmienia to faktu, że krzywdzenie siebie jest czymś bardzo złym, jest czymś bardzo złym. To będę starała się jak najbardziej po prostu tępić u wszystkich ludzi, bo ludzie powinni czerpać radość z życia. Jakkolwiek złe by to życie nie było, zawsze jest coś, czego można się uczepić i czerpać z tego szczęście. Kolejna jest bulimia, czyli zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompulsywne. Do najczęstszych zachowań należą wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyku, środków przeczyszczających, dokonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Przyczynami bulimii są brak samoakceptacji, konflikty rodzinne, zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli, uszkodzenia ośrodka sytości w mózgu, emocjonalne zaniedbanie dziecka w dzieciństwie, bądź też brak akceptacji przez grupę rówieśniczą, wiążący się często ze zmianą środowiska. Nie będę czytała objawów, które są, kiedy się ma bulimię, bo są bardzo podobne do tego, kiedy ma się anoreksję, ale możecie sobie o tym również poczytać w internecie. Nie zmienia to jednak faktu, że bulimia według mnie jest jeszcze gorsza niż anoreksja. Chociaż obydwie są złe, ale bulimia jest już takim obciążeniem psychicznym, że kiedy coś zjesz, to próbujesz to zwrócić, ponieważ czujesz w środku tak straszny dyskomfort i czujesz się sam źle ze sobą, że zjadłeś coś i obwiniasz siebie za to i przez to występują myśli, które mówią, może to zwymiotuję, to wtedy będzie super i znowu będę chudy, ładny, piękny. Twój mózg nie zdaje sobie sprawy z tego, że niszczysz sobie przełyk, niszczysz sobie żołądek, niszczysz sobie gardło, a przede wszystkim niszczysz sobie psychikę. Ludzie, którzy mają już bulimię,
albo anoreksję, uważam, że dla nich najlepszym wyjściem jest udanie się do szpitala psychiatrycznego, bo tam mają ścisłą kontrolę, można wybrać sobie dietę, którą będą ci stosować, jesteś pod opieką psychologa, psychiatry, ludzie po prostu tam się tobą opiekują. Nie mówię, że wszyscy muszą tam iść, bo można też iść osobno do psychiatry, terapeuty, psychologa, ale ważne jest, żeby komuś o tym powiedzieć. Nieważne, czy przyjaciółce, czy przyjacielowi, czy siostrze, bratu, mamie, tacie, dziadkowi, trzeba o tym komuś powiedzieć. To jest w wypadku każdego problemu. Jeżeli jesteśmy z tym sami, to jest nam 100 razy ciężej. I nieważne, jak ciężko nam jest to powiedzieć innej osobie, po prostu będzie nam 100 razy ciężej, jeżeli my po prostu będziemy to trzymać dalej w sobie cały czas. Jeżeli chodzi o mnie, to mi było strasznie, cholernie ciężko przyznać się komukolwiek, że mam te zaburzenia odżywiania. Mi było strasznie ciężko przyznać się mojej rodzinie, moim znajomym, że mam jakiś problem, bo staram się cały czas pomagać innym ludziom. Mam już 20 lat i było mi strasznie głupio, że jak w wieku 20 lat mogę mieć taki problem. I skoro pomagam innym ludziom, skoro staram się pomóc innym ludziom, to nie mogę mieć takich problemów, bo skoro ja wam każę się nie krzywdzić, a sama robię to sobie, no to jest trochę hipokryta ze mnie, ale na całe szczęście powoli staram się z tego wychodzić, więc to jest na plus. Chciałabym teraz odpowiedzieć po części na wasze pytania, które mi zadaliście. Pierwsze pytanie jest, dlaczego ludzie myślą, że to jest rozwiązanie? W przypadku zaburzeń odżywiania zazwyczaj się nie myśli o tym, tylko cała myśl skupiona jest na tym, żeby schudnąć, żeby osiągnąć ten numer, w którym się chce być albo do którego się chce schudnąć. Nie myśli się o konsekwencjach, nie myśli się o tym, że się niszczy swoje życie, nie myśli się o tym, że się niszczy siebie, twoje ciało dodatkowo, po prostu cała uwaga skupiona jest na tym, żeby osiągnąć ten cel, który chcemy osiągnąć. To nie jest żadne rozwiązanie, to jest gorzej niż rozwiązanie, to jest po prostu coś, co dodatkowo nas zniszczy, zamiast nam pomóc. A zamiast tego, zamiast głodować się, można po prostu zacząć uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną. Można chodzić na spacery, można sobie pobiegać, można jeździć na rowerze, można sobie pograć w piłkę, w kosza. Można sobie porobić takie lekkie ćwiczenia w domu, to też jest bardzo fajne. Ale nie trzeba od razu po prostu się katować. Nie trzeba mieć tak perfekcyjnej diety, żeby, wiecie, nie można jeść tego. Skoro lubicie to i to. Są diety, które można dopasować automatycznie do siebie i które nie szkodzą i przy których też można schudnąć i przy których można też dobrze się czuć. Można jeść to, co się lubi, ale można też to jeść w mniejszych ilościach i to wszystko można załatwić. Ale głodzenie się i robienie sobie krzywdy to nie jest żadne rozwiązanie. Jak rozmawiać z chorą osobą? Z chorą osobą na anoreksję bądź też bulimię jest bardzo ciężko rozmawiać, bo jeżeli osoba sobie sama tego nie uświadomi, to naprawdę jest jej ciężko pomóc. Ja miałam akurat tyle szczęścia, że był taki czas, że sama sobie uświadomiłam, że Boże, to co robię jest tak głupie, że nie powinnam tego robić. To nie jest tak, że uświadomiłam sobie i już super jest okej, już jem i super. Nie jest tak, ja cały czas chwilę, gdzie się z tym zmagam, mam też chwilę załamania, kiedy już w ogóle nie mogę patrzeć na jedzenie i tak dalej, albo jak ktoś mi powie coś przykrego, to też jest mi ciężko po prostu. I no i to nie jest fajne, to mi się też bardzo nie podoba, ale z osobą chorą jest bardzo ciężko rozmawiać. Dlatego postanowiłam, że zrobię ten film. Jeżeli ktoś z was ma taką chorą osobę, która właśnie ma zaburzenia odżywiania, albo jeżeli sami macie zaburzenia odżywiania, to bardzo się cieszę, że trafiliście na ten odcinek i że go oglądacie. Bo chodzi o to, żeby zrozumieć pewne sprawy i po prostu trzeba się z nimi zmagać. Cały czas powtarzam wszystkim, którzy mają chorobę psychiczną albo są chorzy, po prostu mają problemy, że najważniejsze, co trzeba zrobić, to dać sobie pomóc. Ja dałam sobie pomóc i staram się z tym walczyć, staram się coraz lepiej odżywiać. I gdybym ja nie chodziła wcześniej do terapeutów, gdybym ja nie brała leków, nie chodziła do psychiatry, do psychologów, to ciężko byłoby mi sobie z tym poradzić. Ale ja przez to, że chodziłam do mojego terapeuty, wiem, że to jest już kolejna rzecz z moich autodestrukcyjnych rzeczy, która będzie się pojawiać. I dopóki ja nie zrozumiem tej rzeczy, dopóki jej nie rozpracuję sama, mogłabym iść do terapeuty, ale on mi dał narzędzia, którym ja teraz umiem się posługiwać. I dopóki ja sama sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Więc jeżeli macie taki problem, to proszę was bardzo, dajcie sobie pomóc, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyście dali szansę sobie pomóc, bo jeżeli nie dacie tej szansy, to nikt w stanie nie jest wam pomóc, bo
jest strasznie ciężko. Jak pomóc takiej osobie? Najlepiej właśnie, żeby ona zgodziła się na tą pomoc i wtedy udać się do terapeuty, psychologa, psychiatry, bądź też, tak jak mówiłam, można też skorzystać z szpitali psychiatrycznych, bo po to właśnie są, żeby pomagać innym ludziom. Przyszedł teraz czas, żebym ja mogła sobie z wami porozmawiać o tym, jak zaczęło się to w moim przypadku, bo nie chcę też rzucać słów na wiatr, w sensie, że bo mówię wam, żebyście tak nie robili i tak dalej, a nic o tym nie wiem. Wiem o tym bardzo dużo. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, chyba jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale zaczęło się od tego, że ktoś powiedział mi, że po prostu jestem gruba, że wyglądam grubo. No co według mojej głowy, według tego, co ja myślałam, wyglądam okej, wyglądam w porządku. Akceptowałam siebie w 100% i byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, bo wcześniej wyglądałam trochę gorzej według mnie. Miałam trochę więcej tłuszczu, więc go spaliłam i przez co wyglądałam trochę lepiej, trochę zdrowiej, bo też ćwiczenia są po to, żeby lepiej wyglądać, w sensie zdrowiej. Jak ktoś ćwiczy, to wiecie, ma więcej krew, szybciej krąży i jest silny, zdrowy, mocny, więc ja ćwiczyłam, ale przestałam później i ktoś powiedział mi, że jestem gruba. I jakby to była obca osoba, jakby to był ktokolwiek obcy, to ja bym się tym nie przejęła, ale to była bliska mi osoba, więc do... Trochę bardzo mnie to zabolało i no i od tego momentu podjęłam kroki, które w sumie były bardzo głupie, bo przez 2 tygodnie praktycznie nic nie jadłam. No nic nie jadłam. I spałam. Dzień w dzień spałam. Nie miałam siły wstawać, nie miałam siły nic robić kompletnie. Spałam po 16 godzin, po 18 godzin dziennie i nic nie robiłam. Egzystowałam w łóżku, w którym nie miałam siły się nawet podnieść. I schudłam. To była racja. Schudłam. Schudłam parę kilo na niejedzenie. I ktoś powiedział mi, że wyglądam pięknie, że jestem taka chuda, że jak fajnie wyglądam, że jestem taka chuda, co mi dało jeszcze więcej motywacji do tego. I po 2 tygodniach przyszedł taki moment, nawet pisałam na grupie czy coś. Znowu sobie uświadomiłam, że to, co robiłam, było strasznie głupie. Nie mogę pozwalać się niszczyć przez inne osoby. Inne osoby nie mają prawa mnie niszczyć. Ale uświadomiłam sobie też jedną bardzo ważną rzecz, że nikt nie ma prawa cię zniszczyć, dopóki mu na to nie pozwolisz. I największą krzywdę, jaką można sobie zrobić, robimy sobie my sami. Przez kogoś. Jeżeli ktoś powie na przykład tobie, że jesteś gruby i ty w swojej głowie powiesz mu, albo powiesz mu wprost, nie, nie jestem gruby, akceptuję siebie i jestem szczęśliwy taki, jaki wyglądam, to wtedy nie dasz mu szansy, żeby cię skrzywdził. Z drugiej strony, jeżeli on powie ci, że jesteś gruby, a ty zaczniesz płakać i zastanawiać się, może faktycznie jestem zły czy coś i zaczniesz się krzywdzić, nie jedząc, albo mając jeszcze inną chorobę, to wtedy pozwalasz mu na to, żeby cię niszczył. Ja pozwoliłam, żeby ludzie mnie niszczyli, ale był taki czas, kiedy uświadomiłam sobie, żeby tego nie robić. Właśnie później ta osoba powiedziała mi, że super wyglądam, że jestem taka chuda i w ogóle, więc w mojej głowie postanowiłam, że w sumie czemu by nie zacząć ćwiczyć. No i w sumie zaczęłam ćwiczyć i było ok przez pierwszy dzień, przez drugi dzień, ale te ćwiczenia były bardzo intensywne i też bardzo mnie męczyły, więc stwierdziłam, że jeżeli ćwiczę, to powinnam jeść. Ale kiedy już zaczęłam jeść tak normalnie właśnie, to pojawił się kolejny problem, ponieważ w mojej głowie pojawiło się coś takiego, że nie powinnam jeść niektórych rzeczy, albo najgorsze było, jak po posiłkach miałam taki wypchany brzuch. To było dla mnie chyba najgorsze, więc stwierdziłam, że nie chcę tak i po prostu zaczęłam wymiotować to jedzenie, zaczęłam zmuszać się do wymiotów i tak dalej. No i za każdym razem, kiedy wymiotowałam, mój brzuch był faktycznie płaski, ale ja za każdym razem czułam się coraz gorzej. Nie tylko zdrowotnie, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Moja psychika już była tak strasznie zniszczona. Nie mogłam już nawet patrzeć na jedzenie i było mi strasznie przykro, bo kiedyś bardzo lubiłam jeść rzeczy, bardzo lubiłam gotować, bardzo lubiłam robić różne rzeczy i nagle się to skończyło i co? Jedzenie, które kiedyś sprawiało mi tyle przyjemności, teraz mnie niszczyło. Ale prawda jest taka, że niszczyłam sama siebie tym. I właśnie przyszedł taki moment wtedy, kiedy już kompletnie nie radziłam sobie sama ze sobą. I powiedziałam o tym mojej mamie, powiedziałam o tym mojej przyjaciółce, ale też powiedziałam o tym innym ludziom, którzy po prostu to wyśmiali, bo powiedzieli, że sobie wymyślam, bo tak nie jest. Ktoś ostatnio mówił mi, że miałam ćwiczyć i tak dalej, ale boję się jeszcze, że kiedy zacznę ćwiczyć, to zacznę ćwiczyć tak radykalnie, że znowu zacznę maniakalnie ćwiczyć cały czas, żeby schudnąć strasznie szybko, strasznie bardzo. I to jest mi też ciężko i ktoś mi powiedział,
że to jest tylko wymówka, więc no kurczę, było mi strasznie przykro. I nigdy nie wolno osobie, która jest chora, mówić takiej rzeczy. Nie można jej wypominać jedzenia nawet. Kurczę, jeżeli coś zje, to powinien się ktoś cieszyć, a nie wypominać jej to, prawda? Boję się, że znowu wpadnę w ten mętlik obsesyjności. Bo jeżeli ma się osobowość autodestrukcyjną, to dużo rzeczy, które chce się robić, mogą się przeobrazić w obsesję i obsesję, która będzie cię niszczyła, co jest bardzo złe. I kiedy mówiłam mojej mamie, że się zaczynam odchudzać, to ona właśnie powiedziała, że żebym nie wpadła w anoreksję. Mówiła to w żartach, ale myślę, że podświadomie chyba wiedziała, że jest we mnie taka część, która ma tą autodestrukcję i która będzie prowadziła do tej autodestrukcji. Tak czy inaczej, staram się teraz zdrowo odżywiać, staram się jeść chociaż odrobinę, chociaż cokolwiek, staram się też po prostu myśleć bardziej pozytywnie, myśleć dobrze. I tego też oczekuję od was, żebyście, chociaż nie wiadomo jak źle jest, nie poddawali się i po prostu starali się żyć, bo tak jak mówię, w każdym, chociaż najgorszym dniu, jaki będziecie mieli, może się znaleźć chociaż jedna mała rzecz, która będzie sprawiała, że się uśmiechniecie. I tej rzeczy trzeba się trzymać, tej rzeczy trzeba się trzymać, bo inaczej wszyscy zwariujemy. I jest mi przykro, że jest tak dużo osób, które właśnie są skrzywdzone przez to i krzywdzą same siebie. I ja naprawdę chciałabym, żeby było tak dobrze na tym świecie, żeby wszyscy po prostu byli dla siebie mili, żeby wszyscy byli dobrzy i żeby nie było tak, że ktoś cierpi przez kogoś, ktoś jest po prostu smutny albo ktoś sobie robi krzywdę. Chciałabym, żeby wszystko było dobrze i może kiedyś w dalekiej przyszłości tak będzie i chyba wtedy będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za ten odcinek strasznie długi. Mam nadzieję, że wam chociaż odrobinę pomógł, że pomógł osobom, które są chore. I tak jak mówiłam, jeżeli macie kogoś, kto jest chory, to wyślijcie mu ten odcinek, niech on go obejrzy i niech się zastanowi sam. Nie mówcie mu nic, niech po prostu sam wyciągnie z tego wnioski i tak samo wy zastanówcie się sami nad swoim życiem i nad tym, co robicie, żebyście nie sprawiali sobie bólu i niepotrzebnych dodatkowych problemów, żebyście się nie krzywdzili i żebyście się kochali, bo jeżeli by była jedna rzecz, którą mogłabym dać wszystkim ludziom, to byłaby to pewność siebie i to, żeby kochali siebie. Bo jeżeli by ludzie kochali siebie, akceptowali siebie, to by było wiele lepiej na świecie. Tak czy inaczej, dziękuję wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że dużo wam to dało i że teraz się zastanowicie. I mam nadzieję, że będzie lepiej. I pamiętajcie, kocham was najmocniej na świecie. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby dać sobie pomóc. Pa!